Siemanko, Mateusz Popo, firma Wrapster. Witam Was w kolejnym vlogu z serii Jak zacząć przygodę z wrappingiem. Dzisiaj niestety, co słyszycie po głosie, troszeczkę mnie choroba rozłożyła, natomiast będę starał się mówić jasno i wyraźnie, a zaczniemy sobie od dobrych wieści. W tamtym tygodniu w niedzielę, razem z całą ekipą Tutek Media House, których fanpage widzicie tutaj, udało nam się w końcu nagrać pierwsze w Polsce szkolenie online z bezbarwnych folii ochronnych. Sprawdźcie sami, jak nam poszło. Cześć, witam Ciebie w pierwszym w Polsce szkoleniu online z bezbarwnych folii ochronnych. Szkolenie będzie się składało z trzech bloków, czyli pierwszy blok teoria, drugi blok ćwiczenia i trzeci blok praktyka. Była dobra wiadomość, niestety musi być też i zła, czyli szkolenie online będzie dostępne w przedsprzedaży w tak niskiej cenie tylko do końca tego miesiąca, a szkolenie znajdziecie na stronie wrapsteracademy.com. W dzisiejszym vlogu pokażę Wam, jak łączymy folię na styk bez zakładki. Lecimy! Vlog będzie krótki, natomiast mam nadzieję, że dla Was wartościowy, ponieważ też często o ten temat pytaliście w komentarzach, czyli temat łączenia folii na styk bez widocznej zakładki. Będziemy do tego potrzebowali na pewno dwa kolory folii i posłużymy się taśmą Knifeless Treeline, która nam ułatwi łączenie tych folii. Zaczynamy od tego, że naklejamy sobie Knifelessa. Treeline ma tutaj bardzo miękkie nitki, które można oderwać, nie trzeba tutaj używać nożyka. I przyklejmy sobie pierwszy bryt folii. Bierzemy raklę, wyciskamy całe powietrze. Następnie musimy wyciągnąć środkową nitkę. Żeby to zrobić, przetniemy sobie zewnętrzne nitki. Dzięki temu wyjdzie nam tylko środkowa. Przytrzymujemy Knifelessa i szarpiemy, wyciągając nitkę. Dojeżdżamy do folii i tutaj jeszcze raz szarpiemy i tniemy nitką folię. Odrywamy to, co nam niepotrzebne. Ok. W tym momencie będziemy kleili drugi bryt folii. I tak samo wyprowadzamy powietrze. Następnie tą nitką, która została, będziemy na raz przecinali dwie folie. I powoli tniemy dwie folie na raz. Jedną część folii odrywamy i teraz tak, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, żeby wyciągnąć Knifelessa. I po drugie, to jeszcze nie jest koniec, bo pod folią tutaj mamy resztkę folii tej ciemnej zielonej i też musimy ją stąd wyciągnąć. Wyciągamy najlepiej na zewnątrz, żeby jak najmniej odkształcić folię. I teraz po co przycinaliśmy najpierw ten materiał? Bo mamy tutaj tylko 2 mm materiału do wyciągnięcia spod tej folii. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to byśmy mieli tutaj centymetr tego materiału, no i folia mogłaby się bardzo zniekształcić. Ok? Następnie bierzemy sobie raklę
Ja tutaj na rakli mam filc teflonowy, który po prostu ułatwia mi ślizganie się rakli po folii. I raklujemy taką miodełkę, żeby folie przylgnęły do siebie. Na koniec przejeżdżamy rękawiczką i możemy krawędzie dogrzać opalarką. Wtedy będą mniej poszarpane i jeszcze ładniej będą przylegały do siebie. I dzięki temu, że dwie folie przecięliśmy jedną nitką, mamy folie połączone idealnie na styk, bez widocznej zakładki. Jeżeli wideo Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z vlogami, wbijajcie na nasze media społecznościowe, Facebook i Instagram Wrapster Academy. Pamiętajcie o tym, że szkolenie online PPF Basic w przedsprzedaży w tak niskiej cenie jest dostępne tylko do końca tego miesiąca i widzimy się w kolejnym vlogu. Siemanko!